Witajcie na moim kanale Raj Książek. Na TikToku nazywam się Psycho Bookaholic, więc jeśli jeszcze tam nie byliście, to zajrzyjcie. Bo jest tam ostatnio sporo magicznych rzeczy i właśnie tak samo dzisiaj będzie tutaj. Bo mam dla Was unboxing bulgoczącej paczki, czyli Mystery Boxa z Harry'ego Pottera od firmy Bulgoczący Kociołek. Dawniej to był sklepik z Pokątnej. Przepraszam Was, że widzicie to odbicie światła w moich okularach, ale mam lampę ze statywem i musimy sobie jakoś poradzić, bo inaczej to kiepsko będzie ze światłem, jak to zgaszę. Tak, unboxing. Pokażę Wam, co się stało z moją paczką. Nie wiem dlaczego, ani jak. Mam nadzieję, że nic nie zostało skrzywdzone. I ja od razu znam jakby temat tego boksa, bo to jest kwietniowy boks i tam jest tak, że możecie sobie zamawiać jakby co miesiąc jakiegoś boksa i znacie już temat. A są też inne boksy. Ja zamówiłam tego za 150 zł około i można sobie było dobrać coś za 50 zł jeszcze. Okej, okay, pokażę Wam, jak to wygląda. Ups, taki sneak peek. I ja się strasznie wahałam między dwoma boksami, majowym a kwietniowym. Majowy to jest Szlacheckie Rodziny Czystej Krwi, a kwietniowy, który ostatecznie wzięłam, to Hunsfoci. I tam było chyba lata 70, 80, 90, coś w tym stylu. No i zastanawiałam się nad tamtym boksem Szlacheckiej Krwi, bo stwierdziłam, że ja jestem ślizgonką, a w sumie nie mam tak bardzo sliterinowych rzeczy, więc to byłoby fajne, bo na pewno byłoby tam dużo ślizgońskich motywów. Ale później stwierdziłam, że moimi dwiema ulubionymi postaciami są Lupin i Syriusz. Więc no, Hunsfoci, może będzie ich tu dużo. Mam nadzieję, że będzie ich tu dużo, a nie będzie dużo Petera Pettigrew. I już widzę, że na początku mamy David Bowie from the album David Life, All the Young Dudes, Mood the Hoople. All the Young Dudes. Ogólnie ja zaczęłam czytać tego fanfika dzisiaj. Więc tak, tematycznie side A, side B. Więc mamy tu płytę. Ooo. No, całkiem spoko to wygląda. Cute. Okej, odłożę to sobie tu na bok. I już pierwsze co widzę to jest lusterko. Two-way mirror. O, wiem co to jest. To jest to takie lusterko na zasadzie, że wiecie, oni mieli jedną część lusterka, a brat Albusa miał drugą część lustra i oni się tam komunikowali. Tylko że tu mamy z taką mapą hotspotów jakby mini. I w sumie spoko pomysł, cute. Uroczo. Okej, okay, mamy tu dużo tych takich farfocli jakby, ale widzę tu, o! Pat Food. Na razie nagrywam to tak, że u mnie napis jest odwrócony, ale mam nadzieję, że uda mi się to później odwrócić i będziecie to normalnie widzieć. Więc to jest jakaś przyszywka, coś w tym stylu. Okej, kolejna rzecz, którą tu widzę, to jest Wolfsbane Potion, czyli eliksir. I to jest eliksir dla Lupina. Reveals the symptoms of lycanthropy, reliefs. Best to use before full moon. Czyli, że to jest ten eliksir dla Lupina, żeby nie odczuwał tak bardzo skutków. Ja widzę już, że jak to pomieszam. Patrzcie na to! O oh, wow! No hit! I tutaj mamy jakby woskiem zalepione i taki kryształek na górze. Ale to jest urocze, mogę to tak super wygląda, jak się to pomieszało. Super, mój pierwszy oficjalny eliksir. Fajnie. Tutaj jest jakieś pudełeczko. Otwórzmy je. To jest tak zapakowane uroczo, że aż szkoda otwierać. Okej. Okay. I mamy tu. Ale to ładnie pachnie. Dziwne, że to pachnie w ogóle. Bo nie wiem, czy to jest jakiś jakby materiał taki
Muskowaty? Ja mam nadzieję, że jest tu jakaś kartka w sumie, która mi powie, co to są te rzeczy. I wtedy wam przeczytam, co to konkretnie jest. Widzę świeczkę. Pamiętacie, jak mówiłam, że mam nadzieję, że w tym boksie będzie dużo Siriusza i Lupina, a będzie mało Petera Pettigrew? Patrzcie, czyją świeczkę dostałam. Glizdogon. Tak, tak. Ja właśnie mam takie szczęście. Okej, okay, ale ogólnie u nich świeczki się nazywają światłokliki. Fajna nazwa. I to jest świeczka konopia indyjska, rozmaryn, naturalna świeca sojowa. Dlaczego glizdogon? No dobra, nie pachnie źle. Tutaj ma takie gwiazdki. Dobra, nie pachnie jakoś bardzo źle, ale... Ale glizdogon. Okej, no dobra. Też jest częścią... No, czwórki. O, wow. Tutaj mamy, z tego co ja widzę, te papieroski takie, które były dawniej sprzedawane. I to są te takie gumy balonowe. I tutaj pisze, że to są te z efektem dymu. Czyli, że wiecie, że jak się w nią dmuchnęło, to po prostu leciał dym. Nie będę na razie tego otwierać. Co tu jeszcze jest? Korzenny napar hunspotu. I to jest, nie wiem co, składniki to miodokrzew, rojbus, hibiskus, jabłko, skóra pomarańczy, cynamon, goździki, anyż, aromat, gałka, muszkatołowa. No i to jest chyba herbata. Czy ja mogę to tak sobie otworzyć? Chyba tak. Czekajcie, mam tu nożyczki właśnie dla takich przypadków, bo... Okej. Okay. O! A, to ślicznie pachnie. I to jest taka herbata, wiecie, do tych banków takich... No, że jest tam coś w środku, takie jakby sitko, no i wlewacie wodę i się robi herbatka. Ja mam taki dzbanuszek, więc całkiem spoko. Tutaj mamy jakieś pieniążki, czy coś w tym stylu. Okej, okay, co to jest? To jest... Chodźcie, pokażę wam. Może wy będziecie prędzej widzieli, co tu jest? To jest z Gringota. Dobra, bank Gringota tu pisze. I tu jest... Knot? O, to jest knot chyba. Jeśli dobrze widzę. Albo nie, jednak nie, bo tutaj pisze chyba to samo. No, ale coś z banku Gringota. Jedno jest trochę większe od drugiego. I mamy też coś tutaj zawinięte. Okej, okay, wyjmiemy to. O, okej. Mamy tu plakat śliczny i pisze I solemnly swear that I am up to no good, czyli uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego. Patrzcie, ale to jest śliczne. No i tutaj mamy Hermionkę, Harego i Rona pod peleryną niebitką i jakby czuwa nad nimi James, czyli ojciec Harego, ale to jest śliczne. Ej, no to im wyszło, super. Okej. Okay. I coś tu jeszcze jest. O mój Boże, patrzcie w ogóle, jaki ten papier jest ładny. Ja jaram się papierem, tak, ale nie wiem, czy wy to widzicie. O, chyba nie widzicie. Ale ten papier ma takie jakby włoski. On jest jakby, nie wiem, skóra krokodyla, trochę taka faktura. I to jest list od Siriusza do Lupina po angielsku. Dear Mooney. Nie uwierzysz, co się stało, naprawdę. I tu są jakieś takie różne, wiecie, jakby to serio Siriusz pisał, ale miałby ładne pismo.
coś tam o narcyzie. Nie będę wam tego czytać, o Luciuszu Malfoju i w ogóle bardzo, bardzo uroczo. I tutaj jest od Lily do Jamesa, nie, do Syriusza. Patfoot to jest łapa, Syriusz. O mój Boże, to jest list od Lily. Pisze tutaj, że dziękuję, co też jest po angielsku. I że dziękuję za prezent na Harry'ego urodziny. O mój Boże, to jest ten list, który my mamy w książce chyba, że wiecie, że Sirius dał Harry'emu małemu na roczek miotłę i on lata po salonie coś tam i męczy kota i ogólnie ja sobie to będę czytać później jeszcze. Ale super! Fajne te listy. Okej, okay, ale widzę, że nie mamy napisanego jakby... Nie mamy żadnej kartki z napisanym... Dobra, to jest wszystko z boksa. I nie mamy kartki z napisanym, co to jest. I ja, szczerze mówiąc, to trochę nie mam pojęcia, co to jest. Jeśli ktoś wie, co to może być, to mi napiszcie. Nie wiem, trochę mi się to kojarzy z bazyliszkiem, no ale co oni mieli wspólnego z bazyliszkiem? Chyba, że to jest jakieś odniesienie znowu do All the Young Dudes, tak jak ta płyta. I wiecie, po prostu jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie doczytałam tego. Chociaż wydaje mi się, że z All the Young Dudes oni chyba robią też boxa teraz. Więc nie wiem, no ale okej, okay, całkiem spoko. Moją ulubioną rzeczą zdecydowanie jest... ten plakat, bo jest przepiękny po prostu, jest śliczny, naprawdę. I no patrzcie na to, ta kreska, ja nie wiem, kto to malował, chciałabym wiedzieć. Listy też są całkiem fajne, zwłaszcza przez teksturę tego papieru. Ja jestem ciekawa, czy wszyscy dostali świeczkę z glizdogonem, czy tylko ja mam takie szczęście. Bo jeśli inni dostali na przykład świeczkę z Syriuszem albo z Lupinem, a ja dostałam z Peterem Pettigrewem. To będę zawiedziona. No ale tak to okej, okay, świeczka. Pachnie spoko. Jakby to nie jest taki zapach, który sprawia, że ja mam jakiś wow, o mój Boże, mogę to wąchać cały dzień? Ale nie pachnie źle, jakby jest ładnie. Taki trochę nie w moim typie, ale no. Albo po prostu jestem uprzedzona, bo to glizdogon. I eliksir. Eliksir to jest hit. Patrzcie, jak on pięknie pływa. I teraz moim najmniej ulubionym przedmiotem jest to, cokolwiek to jest chyba. Chociaż wiecie, chciałam rzeczy sliterińskie i to sliterińskie wydaje się być. więc też nie narzekam jakoś szczególnie. I jakby nie do końca ogarniam, o co chodzi z tymi monetami. Gdyby tu nie pisało, że to jest bank Gringotta, to ja bym się zastanawiała, czy oni nie mieli czegoś takiego, wiecie, w stylu tej Gwardii Dumbledora, że wiecie, spotykali się tam w jakimś miejscu czy coś, ale to nie jest to, no bo pisze bank Gringotta. Chociaż na tamtych też pisało? No nie jestem pewna. W każdym razie, no. Świetnie jest, podobają mi się te rzeczy i może ten plakat, ja będę po prostu na niego patrzeć, muszę go sobie zaraz gdzieś powiesić. Bo jest przepiękny. I herbatkę będę testować pewnie jutro. I dam znać na Instagramie Rej Książek albo na TikToku Psycho Bookaholic, jak smakowała. Pachnie obłędnie. Szczerze mówiąc, ta herbata pachnie lepiej niż ta świeczka. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na następne filmiki i na inne social media, bo jest tam ostatnio więcej o Harrym Potterze, więc jeśli lubicie tę tematykę, to serdecznie was tam zapraszam i do następnego filmiku.